Cześć, witajcie na wideotesty.pl. Zapraszamy dzisiaj na prezentację gry War Thunder oraz dodatku War Thunder Ground Forces. War Thunder jest dziełem studia Gaijin Entertainment. War Thunder jest grą multiplayerową, w którą każdy gracz może zagrać za darmo. Dostępna jest ona w tej chwili dla posiadaczy komputerów PC, Mac oraz posiadaczy konsoli PlayStation 4. W tym realistycznym symulatorze będziemy mogli zasiąść za sterami samolotów z okresu II wojny światowej oraz wojny koreańskiej. Dostępnych jest kilkadziesiąt maszyn i ciągle tworzone są nowe. Natomiast za sprawą dodatku War Thunder Ground Forces zasiąść będziemy mogli także za sterami potężnych czołgów. Rozgrywka w War Thunder została skonstruowana tak, aby mogły ze sobą współpracować lotnictwo, lądowe siły pancerne oraz marynarka wojenna. Twórcy udostępnili graczom maszyny należące do kilku krajów. Tak więc możemy zagrać jako ZSRR, Wielka Brytania, USA, Japonia oraz Niemcy. Każda ze stron konfliktu dysponuje zupełnie innymi maszynami, które są inaczej uzbrojone, posiadają inne osiągi, co także odczuwamy w modelu sterowania danymi pojazdami. W tej chwili gra War Thunder pozostaje jeszcze na etapie otwartych beta testów. Dlatego dla wszystkich graczy jest ona darmowa, natomiast cały czas twórcy dodają nowe zawartości i testują nowe rozwiązania. War Thunder jest zaawansowanym symulatorem pola walki. Posiada zaawansowany silnik fizyczny, który oblicza wszystkie zmienne, takie jak przeciążenia i uszkodzenia naszej maszyny. Jednak pomimo tak rozbudowanej struktury jest bardzo przystępny w sterowaniu. Aby wyczuć nasz pojazd i nauczyć się nim dobrze kierować, wystarczy zaledwie kilkanaście minut rozgrywki, a posłuży do tego myszka i klawiatura. Oczywiście jeśli mamy ochotę użyć bardziej zaawansowanego sprzętu, na przykład jakichś joysticków do symulatorów lotu, nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc do gry w War Thunder mogą przysiąść tak weterani symulatorów, jak i osoby, które dopiero pierwszy raz mają kontakt z tego typu grą. Kolejna rzecz, za którą pochwalę autorów gry, to oprawa graficzna i animacje. Wszystkie modele samolotów i czołgów wykonane są perfekcyjnie, a także same areny naszych bitew wyglądają bardzo, bardzo ładnie i posiadają wiele szczegółów. Przy okazji gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana i pogramy w nią na wysokich detalach i rozdzielczości Full HD, nawet na słabszych laptopach lub kilkuletnich komputerach. Bardzo dobrze odwzorowano też wszelkiej maści dźwięki, takie jak silniki samolotów czy czołgów lub odgłosy wystrzałów. Pomiędzy bataliami przygrywa także bardzo miła muzyczka. Jeśli spodobała Wam się gra War Thunder, nie pozostaje nic innego jak pobrać instalator i zacząć grać. Zapraszam Was jeszcze do obejrzenia kilku batalii, które zawarte są w tym gameplayu. Natomiast więcej informacji o grze War Thunder uzyskacie w pełnej recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Link do tej recenzji znajduje się w opisie tego filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!